Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk, a to jest 308 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 29. Przyznajcie Panu, Synowie Boże, przyznajcie Panu chwałę i potęgę, Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia na świętym dziedzińcu, wielbijcie Pana. Głos Pański ponad wodami, zagrzmiał Bóg Majestatu. Pan ponad wodami niezmierzonymi. Głos Pana pełen potęgi. Głos Pana pełen dostojeństwa. Głos Pana łamie cedry. Pan łamie cedry Libanu. Sprawia, że Liban skacze niby cielec i Sirion niby młody bawół. Głos pana rozsiewa ogniste strzały, głos pana wstrząsa pustynią, pan wstrząsa pustynią Kadesz. Głos pana sprawia bolesny poród kozic i ronienie owiec, a w jego pałacu wszystko woła chwała. Pan zasiadł na tronie nad potopem i zasiada pan jako król na wieki. Niech pan da siłę swojemu ludowi. Niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem. W rozdziałach od 4 do 6 Księgi Amosa prorok kontynuuje krytykę społeczną Izraela, zwracając uwagę na korupcję, ucisk biednych i hipokryzję religijną. Tekst ten nawołuje do prawdziwej sprawiedliwości i uczciwości. Podkreślając, że rytuały bez moralnej integralności są bezwartościowe. Słuchajcie słowa tego krowy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii: uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do mężów swoich: Przynieś, a będziemy pili. Po przysiągu Pan Bóg na świętość swoją. Oto dni na Was nadchodzą, że pochwycą Was, a tych, co pozostaną, złowią jak ryby na kółka wędkami, i przez wyłomy w murze wyjdzie każda przed siebie i powloką Was do Hermonu, wyrocznia Pana. Idźcie do Betel i grzeszcie, do Gilgal i grzeszcie więcej. Przynoście co ranka ofiary Wasze i co trzeci dzień dziesięciny. Nawet chleb kwaszony, spalajcie na ofiarę pochwalną i nawołujcie głośno do ofiar dobrowolnych, bo to lubicie, synowie Izraela, wyrocznia Pana Boga. To ja sprowadziłem na Was klęskę głodu we wszystkich Waszych miastach i brak chleba we wszystkich Waszych wioskach, ale do mnie nie powróciliście, wyrocznia Pana. To ja wstrzymałem dla was deszcz na trzy miesiące przed żniwami. Spuściłem deszcz na jedno miasto, a w drugim mieście nie padało. Jedno pole zostało zroszone, a drugie pole, na które nie padał deszcz, stało się suche. I wlekli się mieszkańcy dwóch, trzech miast do jednego miasta, by napić się wody, lecz nie zaspokoili pragnienia ale do mnie nie powróciliście, wyrocznia pana. Karałem was zważeniem i śniecią zbóż. Liczne ogrody wasze i winnice, figowce i oliwki zjadła szarańcza, ale do mnie nie powróciliście, wyrocznia pana. Zesłałem na was zarazę, jak na Egipt. Wybiłem mieczem waszych młodzieńców, a konie wasze uprowadzono, i sprawiłem, że zaduch waszych obozów podrażnił wam nozdrza, ale do mnie nie powróciliście, wyrocznia Pana. Spustoszyłem was jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory. Staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia, ale do mnie nie powróciliście, wyrocznia Pana. Dlatego tak uczynię Tobie, Izraelu, a ponieważ tak ci uczynię. Przygotuj się, by stawić się przed Bogiem Twym Izraelu. On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, objawia człowiekowi swoje zamiary, wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi. Pan, Bóg zastępów, jest imię Jego. Słuchajcie tej mowy, którą jako pieśń żałobną o Was zaśpiewam, domu Izraela. Upadła. Nie będzie mogła powstać dziewica Izraela. Leży na ziemi, nikt jej nie podźwignie, gdyż tak mówi Pan Bóg. Miasto, które wysłało tysiąc wojska, pozostanie stu. Które wysłało stu, pozostanie dziesięciu dla domu Izraela. Tak mówi Pan do domu Izraela: szukajcie mnie, a żyć będziecie. Nie szukajcie zaś Betel i do Gilgal nie chodźcie, i Berszeby er nie odwiedzajcie, albowiem Gilgal pójdzie do niewoli, a Betel zniknie. Szukajcie Pana, a żyć będziecie. Inaczej bowiem niby ogień nawiedzi on dom Józefa i strawi go. Nikt nie będzie mógł zagasić ognia w Betel. Prawość obracają w piołun, a sprawiedliwość depczą po ziemi. Twórca Plejat i Oriona, który przemienia ciemności w poranek, a dzień w noc zaciemnia, zwołuje wody morskie, żeby rozlać je na powierzchni ziemi, nazywa się Pan. On na mocnego zsyła zniszczenie i sprowadza zniszczenie na twierdzę. W bramie nienawidzą dowodzącego słuszności, nie cierpią tego, który mówi prawdę. Ponieważ deptaliście biednego i daniny w zbożu braliście od niego, możecie zbudować sobie domy z kamienia ciosanego, lecz nie będziecie w nich mieszkali. Możecie piękne winnice zasadzić, lecz nie będziecie pili z nich wina. Albowiem poznałem mnogie wasze złości i grzechy wasze liczne. O wy, ciemięscy sprawiedliwego, biorący okup i uciskający w bramie ubogich. Dlatego w tym czasie milczy człowiek roztropny, bo jest to czas niedoli. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg zastępów, będzie z Wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan, Bóg zastępów, nad resztą pokolenia Józefa. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów, panujący. Na wszystkich placach będzie lament, na wszystkich ulicach krzyczeć będą, biada, biada! Wzywać będą rolnika do żałoby, do lamentowania, znających zawodzenie. We wszystkich winnicach będzie narzekanie, bo przejdę pośród ciebie, rzekł Pan. Biada oczekującym dnia pańskiego. Cóż wam po dniu pańskim? On jest ciemnością, a nie światłem. Jakby uciekał człowiek przed lwem, a trafił na niedźwiedzia. Jakby skrył się w domu i oparł się ręką o ścianę, a ukąsił go wąż. Czyż dzień pański nie jest ciemnością, a nie światłem jasności? Nienawidzę waszych świąt i brzydzę się nimi. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach, bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne stucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak niewysychający potok. Czy składaliście mi żertwy i ofiary pokarmowe na pustyni przez czterdzieści lat domu Izraela i obnosiliście sikuta waszego króla, i Kijuna, wasze bożki, gwiazdy waszego Boga, które sobie uczyniliście? Dlatego was uprowadzę na wygnanie poza Damaszek, mówi Pan, Bóg zastępów. To imię Jego. Biada beztroskim na Syjonie i Dufnym na górze Samarii, książętom pierwszego z narodów, których słucha dom Izraela. Idźcie do Kalne i zobaczcie. Potem idźcie stamtąd do Hamat-Rabba i zajdźcie do Gad Filistyńskiego. Czyż od tych królestw jesteście silniejsi albo posiadłości wasze większe niż u nich? W mniemaniu swoim oddalacie dzień niedoli, a rzeczywiście przybliżacie panowanie gwałtu. Leżą na łożach z kości słoniowej i wylegują się na dywanach. Jedzą oni jagnięta z i cielęta ze środka obory. Improwizują na strunach harfy i, jak Dawid, wynajdują instrumenty muzyczne. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele wygnańców i zniknie krzykliwe grono hulaków. Poprzysiągł Pan Bóg na swoje życie, wyrocznia Pana, Boga zastępów. Brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców. Wydam więc wrogom miasto i to, co się w nim znajduje. I gdyby pozostało dziesięciu mężów w jednym domu i ci umrą. A krewny, który z domu wyniesie ich zwłoki, zapyta tego, który pozostał w domu: Czy jest jeszcze ktoś z tobą? Odpowie: Nie ma. I doda: Milcz. Nie ma nikogo, aby wzywać imienia pana. Oto pan rozkazał: i obrócony będzie wielki dom w ruinę, a mały dom w rozsypkę. Czy konie pędzą po skałach, albo czy tam się orze wołami? Że zamieniacie sprawiedliwość na truciznę, a owoc prawości na cykutę. Cieszycie się zło debar i mówicie, czyż nie naszą siłą zdobyliśmy sobie karna im. Lecz oto ja wzbudzę przeciwko wam, domu Izraela, wyrocznia Pana, Boga Zastępów, naród, który was uciemięży od wejścia do Hamat aż do potoku Araby. Ewangelii według Świętego Jana, rozdział 8, werset od 1 do 11. farzeusze przyprowadzają do Jezusa kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, chcąc go wystawić na próbę i zobaczyć, czy zatwierdzi ukamienowanie zgodnie z prawem Mojżesza. Jezus odpowiada słowami: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Co powoduje, że oskarżyciele odchodzą jeden po drugim. Pozostając sam na sam z kobietą, Jezus mówi jej, aby odeszła i już więcej nie grzeszyła, okazując jej miłosierdzie zamiast potępienia. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną. Ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej, Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, Nikt, Panie, rzekł do niej Jezus, I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.